Cześć! Witamy Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzimy do Was z plusami życia w Norwegii. Nagraliśmy już film o minusach, także jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszamy do... W opisie jest link. W opisie link. Zaczynamy! Ja zaczynamy! Proszę bardzo. O, dziękuję, dziękuję. Pierwsza kwestia, jeśli chodzi o plusy, to to, że nawet z najniższą pensją, wypłatą tutaj, stać nas na więcej rzeczy niż moglibyśmy sobie pozwolić w Polsce. Za najniższą krajową. Za najniższą krajową. Nie zarabiamy tutaj nie wiadomo ile, żebyście też nie myśleli, że po prostu, wiecie, pieniądze lecą strumieniami. Że każda walizka, która do Polski od nas dociera, to jest tylko kasa i złoto. Nie, ale ogólnie rzecz biorąc, no stać nas na trochę więcej niż było to w Polsce. Także to jest, uważam, no, duży plus. Kolejny punkt? Tak. Bo nie powiedzieliśmy, tak jak przy minusach, tutaj mamy wszystko spisane, żeby. Kolejny punkt, jak tutaj wypisaliśmy, to mniej zestresowani ludzie i pozornie lepsza atmosfera w życiu, w pracy. Społeczna. Tak. No ogólnie są bardziej uśmiechnięci. Może to też jest z tego, że nie mają tyle stresu, bo zarabiają, Norwedzy zarabiają dużo, to się nie w każdy weekend wychodzą, bawią się. Nie martwią się od pierwszego do pierwszego, czy im starczy kasy, to dużo. Tutaj też dziecko jak się rodzi, to się mówi, że jest milionerem, tak? No i w gruncie rzeczy jest to prawda. Dokładnie. Młodzież ma wszystko, rzadko widuje się Norwegów, czy osoby pochodzenia norweskiego biednych, które w koszach grzebią, przeważnie są gdzieś to albo jacyś przyjezdni ze wschodu, albo Rumunii i tak dalej. No także ogólnie no stres tutaj. Kolejna kwestia to jest większe zaufanie społeczne. To już też Wam nieraz podkreślaliśmy, że tutaj na każdym kroku spotkamy niezamknięte samochody, otwarte mieszkania, osoby, które podróżują w komunikacji miejskiej czy gdzieś w centrum. Nieprzypięte rowery, tak. Takie rzeczy, tak. A samochody nie są to jakieś samochody typu, nie wiem, Polones. Fiat Polones czy Maluch, tak? Nie, Tesla tego typu. Tesla, jakieś Lamborghini się zdarzają, Jaguary. No samochody wysokiej klasy ogólnie. Co ostatnio widzieliśmy, że było zostawione? GM. General Motors, no, jakieś duże, tak? Ja się nie znam. No, jakieś BMW-ki, X8-ki, najnowsze takie samochody. Po prostu podjeżdżają, kluczyk w stacyjce, chlap drzwiami do sklepu na 50 minut i jeszcze nie słyszeliśmy, że komuś zwinęli samochód. Ostatnio słyszeliśmy, że zwinęli Teslę ze Świnoujścia celnikom. Dokładnie. Ten sam, który ukradł w Norwegii Teslę, zwinął ją celnikom, którzy ją zarekwirowali. No ale na szczęście ją po tygodniu celnicy odnaleźli. No, ciężko w Polsce pewnie było białą Teslę odnaleźć. Dokładnie. Bo wszyscy mają Teslę. Wracając do tego zaufania, no to tak jak Wam mówiłam, wszystko ogólnie pootwierane. Tak samo jeżeli przyjedziecie tutaj na urlop, czy nawet tutaj do pracy, to zauważycie, że osoby, które się poruszają w środkach komunikacji miejskiej, czy ogólnie po centrum sobie chodzą, mają pootwierane często plecaki, torebki, gdzie widać na wierzchu leży telefon, nie wiem, laptop, że tak jak się mówi, okazja czyni złodzieja, także jeżeli tutaj ktoś przyjeżdża z zamiarem nie za fajnym, żeby kogoś okraść, to naprawdę... Obłowi się szybko. Nie miałby problemu z tym. Sam nawet dzisiaj wracając z pracy widziałem, że wracał jakiś, nie wiem, podejrzewam, że to student, tak, młody chłopak. Telefon na fotelu, czy jakiś tam tablet, teczka z jakimiś tam papierami, na kolanach jakoś tam laptopika miał coś tam sobie. No i jadą i nie wiecie, nie sprawdzają co chwila kieszeni, czy mam portfel, czy mam telefon, tylko na luzaku. Kolejna kwestia. Poznanie nowych ludzi, krajów i krajobrazów. Tak jak u nas na kanale widzicie, czasami staramy się pokazać Wam coś fajnego, coś co przy okazji zaskakuje nas, to co my zwiedzamy. Niestety z kanałem wypaliliśmy zbyt późno, tak? Bo wypaliliśmy jak już 2 lata tutaj byliśmy, a przez te pierwsze 2 lata zwiedzaliśmy najwięcej i nie zawsze teraz możecie zobaczyć naszą taką prawdziwą reakcję, bo no w wielu miejscach tak, już pierwszą źle, bo wszystkie są prawdziwe. Nie tak. Zawsze możecie zobaczyć tą pierwszą naszą reakcję, bo już w niektórych miejscach byliśmy, tak? A no na początku niektóre rzeczy były naprawdę wielkim zaskoczeniem. to było cały czas wow, jak tu pięknie, wow, wow i tak. Jeszcze raz wow. Ale... Zachłyśnięci Norwegią pierwsze dwa lata. Krajobrazami tak. Ogólnie to jak to wygląda. No plusem jest też to, że możemy zbierać tutaj właśnie doświadczenia i szczerze mówiąc, przez te 2 lata mieliśmy taką dość twardą szkołę życia tutaj. Tak. Także to też jest, myślę, uważam, że jeszcze plus. Dużym plusem jest to, że możemy poobcować z obcokrajowcami, tak? Poznaliśmy tutaj Węgrów, Filipińczyków, Chińczyków, z Korei ludzi, są Szwedzi, Niemcy, Rosjanie, Francuzi. Węgrzy, naprawdę, tak jak przysłowie mówi, tak spoko ludzie. To samo w głowie i ten sam poziom, jeżeli chodzi o zaangażowanie w pracę. Tak. I innych nie oceniamy. Dokładnie. Kolejny punkt. Panuje tutaj większy luz, tak na co dzień w życiu. Na przykład nikt nie zwraca uwagi na to, jak wychodzisz ubrany, i czy masz makijaż, czy nie masz, czy masz, nie wiem, nieumyte włosy, czy umyte, po prostu... No my, będąc w sklepie... Idziesz w piżamie do sklepu, jest w porze, jest okej. No dokładnie, no przychodzą często w porwanych ciuchach, jakichś poplamionych, często widać, że tylko co po prostu podniósł się ktoś z łóżka i wiecie, do centrum popitala, normalnie na legalu. Bo się czegoś tam zachciało, tak, ma jakąś potrzebę i... Tak, także to jest fajne, że nikt nie zwraca uwagi, nikt ci się nie miesza w życie, nikt ci nie zagląda przez ramię, jak nie wiem, jedziesz coś, SMS-a sobie piszesz. Tak jak mówiliśmy w minusach, trochę zaspoileruję, jak jeszcze nie widzieliście, że z jednej strony to jest niefajne, że żyją tak właśnie w hermetycznych tych swoich środowiskach, że nie wpuszczają, bardzo ciężko jest wejść w ich środowisko, ale z drugiej strony jest to fajne, bo no nie czujecie się tak... słowa mi brakuje. No, że nikt wam po prostu nie wchodzi w życie, no nie wmiesza się w wasze życie, robicie co chcecie po prostu. Z butami tam nie włazi. Kolejny punkt. Weryfikacja znajomych. Paweł się rozwinie. Tak, weryfikacja znajomych. Przyjazd do Norwegii dał nam... Do myślenia dużo? Tak, do myślenia dużo, taki pogląd na nasze znajomości i przyjaźnie, które zostawiliśmy w Polsce. I bardzo szybko wyklarowało się to, kto jest tak naprawdę zainteresowany nami, tym co się u nas dzieje, a kto po prostu przyjaźnił się z nami, czy był w jakichś relacjach koleżeńskich z jakichś innych powodów, tak? Dokładnie. Żeby im, czy komuś z ich bliskich było łatwo. Żebyśmy my w czymś pomogli i tak dalej. Także... Po 2 latach zostały już same takie osoby... Elita. Tak, same perełki, elita. Tak, także, osoby, na których możemy polegać. Jeżeli się coś dzieje, potrzebujemy jakiejś pomocy w Polsce, no to... To samo jest też z rodziną, bo też dużo z rodziny osób, jeżeli potrzebujemy czegoś, dzwonimy i wiemy, do kogo po prostu zadzwonić i uzyskamy pomoc, a od kogo nie. Także... A do kogo już nie dzwonimy. Właśnie, także jeżeli nas oglądacie, wiecie, że to o was, to naprawdę bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że się niedługo spotkamy. Także tak to jeśli chodzi o znajomych. A jeszcze odnośnie właśnie znajomych, to były też osoby, które nie mieliśmy jakichś zażyłych kontaktów z nimi, a po wyjechaniu tutaj, kiedy uruchomiły się, że jesteście w Norwegii, takie wpraszanie się tutaj, nie róbcie tego, to nie jest fajne, naprawdę. Na początku wszystkim tutaj jest ciężko i nawet żebyśmy nie wiadomo jak wielkie mieli serce i chcieli wszystkich tutaj zaprosić, to jeszcze nie żyjemy na tak wysokim standardzie, żeby tutaj zrobić dom gościnny. Ostatni już punkt to to, że Norwegia jest krajem, gdzie możemy naprawdę... Mamy bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o zwiedzanie różnych miejsc, zobaczenie czegoś nowego. Bo z jednej strony mamy miasto, tak, Oslo, gdzie tętni po prostu życiem i naprawdę jest to bardzo rozwinięte miasto, a wyjeżdżając chwilę za Oslo, pół godziny i jesteśmy właśnie w jakimś lesie, gdzie są szlaki wycieczkowe i możemy się odciąć właśnie od miasta. No wiadomo, że Norwegia jest bardzo... Dużo turystów tutaj przyjeżdża, czyli sam fakt tego, że tyle osób w przeciągu roku tutaj przyjeżdża, to... Dużo jest ścieżek, szlaków i bardzo infrastruktura jest właśnie rozwinięta pod turystykę. Jeżeli przyjedziecie, to dużo rzeczy fajnych zobaczycie, dużo zrobicie na pewno fajnych fotek, dużo świetnych filmów, ale też słono za to zapłacić. Tak. A jeszcze mi się coś przypomniało odnośnie właśnie tych szlaków wycieczkowych. Pochodzimy z małego miasta, już nieraz to Wam mówiliśmy, i to, co nam się tutaj bardzo podoba, to to, że bardzo szybko jesteśmy w stanie się tutaj przemieszczać, że jest komunikacja miejska, wszystkie te połączenia, pociągi, metro, tramwaje, autobusy. Co chwilę jest autobus, także nie ma tak, że musimy z zegarkiem w ręku, że o Boże, za pół godziny dopiero. Uniwersalność biletów, tak jak wspominaliśmy już tam w Q&A-ach i tak dalej. Tak, jeden bilet na wszystko. Tak. I kupujecie i jeździcie i to Paweł. I się nie martwicie, tak. Jeżeli jesteście turystą, przyjedziecie tutaj, to już macie fajnego tipa, podpowiedź. Tak. Paweł bardzo, dla Pawła się bardzo podoba tutaj to rozwiązanie, nieraz mi mówił, że jest zachwycony, że może tak szybko w różne miejsca się dostać. Myślę, że momentami potrafi się szybciej przemieszczać w Oslo niż w Norwegii odowić. No, to oni samochodami głównie śmigają. No ja i tak szybciej dojadę. Widzicie, jaki pewny siebie. Dobrze, tych plusików byłoby na tyle. Troszkę mniej niż minusów. Ale mimo wszystko jesteśmy tutaj, bo uważamy, że sytuacja jest jednak na plus. Dokładnie tak. I jeszcze tu zostajemy. Na trochę. Ile to zweryfikuje czasem. Tak, życie zweryfikuje. Dziękujemy Wam, że obejrzeliście ten odcinek. Jeżeli tutaj dotrwaliście do końcówki, zapraszamy do komentowania, łapkowania, subskrybowania kanału i do oglądania dalszych naszych filmów. Tak jak zawsze, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie Norwegii, życia tutaj, czy do nas coś osobiście, to możecie je zadawać w komentarzach, na naszym Facebooku, Instagramie, także śmiało piszcie, będziemy odpowiadać. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia.